Anna Lewandowska przez lata obecności w social mediach przyzwyczaiła wszystkich do codziennych relacji oraz częstych wpisów i fotorelacji. Na jej profilu znajduje się ponad 8 tysięcy postów, które obserwuje prawie 5,5 milionów osób. Ostatni post sportsmenka zamieściła 5 sierpnia i potem zupełnie ucichła. Po kilku dniach fani zaczęli się niepokoić. Następnie ruszyła fala spekulacji, co też może się dziać z Lewandowską. Robert Lewandowski również milczał, przez co plotki o powodach absencji Anny w social mediach zaczęły żyć własnym życiem. Po ponad tygodniu management lewej wydał krótkie oświadczenie, informując, że powodem nieobecności na Instagramie są wakacje. Te informacje potwierdziła w końcu sama zainteresowana. Jednak nie była wówczas zbyt wylewna. W piątkowy wieczór postanowiła uchylić nieco więcej rąbka tajemnicy. Nie zdecydowała się jeszcze przemówić, opublikowała natomiast krótki wpis na Instastory. Na zdjęciu widzimy ją z dużym plecakiem, jaki najczęściej zabiera się na dalekie wyprawy. Lewandowska pozuje pośród palm, a we wpisie informuje: właśnie wróciłam z wyprawy życia, spełniłam swoje marzenie, czyli zrealizowałam podróż z plecakiem bez telefonu i internetu, wróciłam naładowana, z wyczyszczoną głową i gotowa na nowe wyzwania, czytamy. Dodała również podziękowania za troskę oraz wyrozumiałość. Co ciekawe, w sieci momentalnie pojawiły się spekulacje, jakoby wspomniana wyprawa miała związek z programem Azja Express, podczas którego uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów, a zwłaszcza social mediów. Sama zainteresowana jednak nic na ten temat nie wspomina. Wiadomo jedynie, że w podróży nie była sama, towarzyszyła jej wieloletnia przyjaciółka. Ola Dec. To jeszcze bardziej podsyciło plotki o rzekomym udziale w Azji, gdyż jedną z zasad programu jest właśnie fakt, iż gwiazdy zabierają kogoś bliskiego do pary. Czy faktycznie panie wzięły udział w programie, czy wyjechały zupełnie prywatnie, dowiemy się za jakiś czas. Zobacz też, co dzieje się z Anną Lewandowską. Wciąż nie ma wieści po nagłym zniknięciu. Fani zaniepokojeni nie tak kolorowo jak wszyscy myślą. Lewandowscy pokłócili się w restauracji ujawniła gigantyczne zarobki Lewandowskiej. Takiego w wyniku nawet Robert mógł pozazdrościć.